Hej, szczęść Boże, witajcie, pozdrawiam Was z Helu. Tutaj właśnie jest początek Polski. Stoję pod tym kamieniem, gdzie to jest napisane. A tematem tego hołka chciałbym, aby był początek i koniec, czyli rzeczy ostateczne, rzeczy metafizyczne. Stoję, jak widzicie, już tutaj na plaży. Dokładnie. To jest to miejsce, gdzie się łączy Zatoka Gdańska z otwartym Morzem Bałtyckim. Podobno przez to są tutaj jakieś prądy, wiry, które są nie do końca przewidywalne, więc tutaj widzimy plażę, więc jest to coś suchego, no jak pustynia, a jednocześnie zaraz jest morze, które jest pełne życia. Specjalnie tak trochę kombinuję, żeby Was zaprosić do takiego tematu, który jest no właśnie jakimś zbiorem paradoksów, gdzie się łączą te rzeczy, które wydają się sobie przeciwne. I ja zawsze myślałem, że Hel to jest koniec Polski. I nagle staję tutaj przed chwilą, przed kamieniami, można powiedzieć pomnikiem, gdzie jest napisane początek Polski, że tu jest początek Polski, to gdzie jest koniec Polski? Nie wiadomo, gdzie jest koniec, czy jest zawsze konieczny koniec, jeżeli jest początek. Już wchodzimy w takie tematy właśnie metafizyczne, że nasze życie kiedyś się zaczyna, ale czy ono się kończy, jeżeli jesteśmy przeznaczeni do życia wiecznego. I to jest temat, może nad którym nie myślimy zbyt wiele i zbyt długo, może zależy kto, bo dla niektórych to jest temat życiowy, dla niektórych to jest pasja zajmować się tym, myślenie o tym, jak to właściwie z nami jest. Ale myślę, że każdy człowiek w pewnym momencie swojego życia zaczyna się nad tym zastanawiać, jak to właściwie jest wszystko ogarnięte, jak właściwie to wszystko jest skonstruowane przez Pana Boga, jaki też jest zamysł Pana Boga, zamysł Twórcy tego wszystkiego, tego świata, w tym sensie doczesnym i wiecznym, jak to właściwie Pan Bóg wymyślił i tym samym, jak ja mam się do tego, co On wymyślił, do Jego zamysłu, jakoś ustawić, żeby jednocześnie żyć pełnią życia tutaj, i być otwartym na pełnię życia w przyszłości, czyli na życie wieczne. I to jest ważne, mówiąc tak najprościej, i warto nad tym się zatrzymać tyle, może ile każdy potrzebuje, bo właśnie tak jak mówię, jedni potrzebują tym się zajmować dłużej i pogłębiać ten temat, a innym wystarczają proste jakieś wyjaśnienia tego, o co właściwie w naszym życiu chodzi. Właśnie początek, koniec, jak to się ma? Mówimy o Panu Jezusie, że jest alfą i omegą, początkiem i końcem, że w Nim wszystko znajduje swój początek i w Nim wszystko znajduje swoje wypełnienie. Też często w takich ważnych momentach, choćby na święceniach kapłańskich czy ślubach wieczystych, jest taka modlitwa powtarzana, niech ten, który rozpoczął w nas dobre dzieło, sam go dokona czy dopełni. Więc w to wierzymy i o to się modlimy, wierząc, że od początku do końca, jeżeli można mówić o jakimś końcu, jest to wszystko w rękach Bożych i jeżeli żyjemy według Jego zamysłu, no to doświadczamy coraz większej wolności i coraz większego szczęścia. I na to, mam nadzieję, wy i ja bardzo liczymy. I o czym jeszcze warto, myślę, powiedzieć? O tym, że to się jakoś dzieje, nie wiemy nawet jak, ale też rodzi się pytanie, na ile ja mam wpływu, jeżeli jestem człowiekiem wolnym, jeżeli mam wolną wolę, jeżeli mogę o sobie decydować, to jak właściwie ustawiam to moje życie tutaj, w tym momencie na ziemi, bo już przeszłości nie ma, w tym sensie dziś, teraz,
i przyszłości jeszcze nie ma, więc to dziś rodzi pytanie. To patrząc oczywiście na to, co było, jakie z tego wyciągam wnioski, a jednocześnie jakoś próbując zrozumieć to, co przed nami, jak żyć tu i teraz, żeby właśnie potrafić przyjąć tę wolność i to szczęście, które, jak wierzymy, Pan Bóg dla nas przygotował. I często właśnie jest to jakoś karkołomnie połączone, trochę tak jak właśnie ta plaża, jak pustynia z tym morzem, mnóstwo piasku, mnóstwo wody, jak ja mam się do tego wszystkiego. I umiem trochę poleżeć na plaży i się trochę popalać, czy pokąpać w morzu, pożyć, popływać, tak jak tutaj czasami właśnie pływają, nie wiem, na jakichś deskach, na jachtach, na łódeczkach, na skuterach wodnych. Ja kiedyś pewnie już to mówiłem, że to, co jest może największym naszym nieszczęściem, że my nie umiemy z tego wszystkiego skorzystać, dlatego że nie umiemy tych rzeczy połączyć ze sobą, że nawet jak pojedziemy nad morze, to chodzimy właśnie zasunięci pod szyję i nawet jak byłaby zabawa i wszystko by się działo i właśnie to pływanie na skuterach, na bananach, nie wiem co tam jeszcze, nie wiem, drinki z palemką, to my potrafimy tak być właśnie zasunięci tym przysłowiowym polarem pod szyję i się cieszyć, chodząc po kostki w wodzie, że przynajmniej ta woda nie jest zimna. No, ja to mówię nad Bałtykiem, gdzie jest trochę zimniej, inaczej pewnie jest w Chorwacji czy w jakichś innych kurortach nadmorskich, ale chodzi mi o taki moment wolności, bo ja oczywiście mogę sobie robić co chcę, mogę sobie chodzić w tym polarze, mogę sobie leżeć na plaży, właśnie jedni lubią opalać się, inni lubią się kąpać, trzeci właśnie pływać na skuterach, jachtach czy cokolwiek innego, więc każdy może wybrać to, co sam lubi, czy co jest mu bliskie, i tu nie ma problemu, że to jest lepsze, to jest gorsze, bo no każdy jest wolny i może zrobić jak uważa, ale no właśnie, czy rzeczywiście to daje mi wolność, czy rzeczywiście to daje mi poczucie sensu, poczucie szczęścia, że właśnie jestem tu, gdzie jestem. Dzisiaj choćby chwilę temu byliśmy w Sopocie i moja bratanica Agnieszka zabrała nas, bo ja tu jestem z Agnieszką, moją bratanicą, i z moją mamą. Chcieliśmy jeszcze raz tak poświętować 80 mojej mamy, więc tak się bardzo cieszę, że moja mama jest szczęśliwa, że mamy wspaniałą pogodę, mimo że jest koniec września i moja mama nie była nad morzem 50 lat. Więc chcieliśmy zrobić jej taką rodzinną niespodziankę i znalazłem te kilka dni, żeby mamę tutaj zabrać. Agnieszka nam towarzyszy, bo to są przyjaciółeczki, więc byliśmy razem, bo do tego zmierzam, w Sopocie i Agnieszka nas zabrała do swojego ulubionego miejsca, tam się windą wjeżdża do takiej kawiarni i z takiego balkoniku przy molu można patrzeć na to morze, prawda? Więc to takie miejsce. Każdy myśli, co myśli, natomiast chodzi mi o taki moment szczęścia, prawda? Że to było miejsce, w którym Agnieszka, jak nas tam zabrała i nam pokazała to miejsce, była przeszczęśliwa. I mama była przeszczęśliwa, zjadła dobry deser, wypiła kawę i no, jak ja na to patrzyłem, to też mnie to uszczęśliwiało, że możemy tu być i być szczęśliwi właśnie, czerpiąc z tych rzeczy, które nam są jakoś dostępne, no ale właśnie rodzą wdzięczność w nas i do Pana Boga i do siebie nawzajem i dają poczucie sensu i poczucie szczęścia. Nie? I bardzo chciałbym każdemu oczywiście z Was tego życzyć, czy to będzie nad morzem, czy to będzie w górach, czy to będzie, nie wiem, na Mazurach, gdziekolwiek. I nie chodzi mi tylko o wakacje, ale w ogóle o całe nasze życie, które właśnie w tym początku i końcu jest jakby zawarte. Kiedyś pamiętam, taki mnich mi powiedział, że całe ludzkie życie jest zawarte między wdechem, który jest na początku
kiedy pojawiasz się na tym świecie, rodzisz się na tym świecie i wydechem, czyli ostatnim tchnieniem, które tu wydajesz, no oczywiście jest też perspektywa dalsza, jak wierzymy, czyli życie wieczne, ale tak symbolicznie ten początek i koniec, jak to właściwie jest, nie? Że tutaj też Hel jest takim momentem właśnie przejściowym, tak jak powiedziałem na początku, między Zatoką Gdańską a już morzem. I z tego się robią różne zawirowania i prądy, i myślę, że jak myślimy, że od początku i końcu naszego życia, to też pomiędzy tym początkiem i końcem jest wiele zawirowań, które jakoś musimy przetrwać, musimy przeżyć. Dlaczego? No bo mamy nadzieję, że to wszystko się dobrze skończy. Tego chciałbym oczywiście też każdemu, każdej z Was, Wam wszystkim, nam wszystkim życzyć, żeby się dobrze skończyło to, co się zaczęło, mimo różnych przeciwności, wirów, pogody, niepogody, różnych stanów, w których się znajdujemy. To jest jakaś tajemnica eschatologiczna, czyli taka tajemnica sensu całości, wypełnienia całości, która dzieje się dziś, dzieje się tu i teraz, tu gdzie jesteśmy. Więc też na koniec też taka prośba, zachęta i też życzenie z mojej strony, o to też obiecuję się modlić, żebyście mieli takie doświadczenie w tym momencie waszego życia, że to co było, to co będzie, jakoś w tym momencie teraz się wypełnia, że to teraz dzięki temu, jaki jest początek i koniec, czy wieczność, ma sens, że ja dzisiaj o sobie mogę myśleć, jestem w dobrym, właściwym miejscu, a mogę być jeszcze w lepszym miejscu, jeszcze mogę być szczęśliwszy, jeszcze mogę się lepiej mieć niż się mam. I no z tego miejsca jakoś niezwykłego, jakoś szczególnego chciałbym się z Wami podzielić i tego życzyć. Pozdrawiam Was serdecznie jeszcze raz z Helu. Trzymajcie się, z Panem Bogiem. Hej!